Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia funkcji automatyczne księgowanie wyciągu w formacie MT940 w aplikacji RAMDES. Funkcja ta zdecydowanie przyspiesza wprowadzanie operacji bankowych i jest szczególnie przydatna biurom rachunkowym. W tym momencie zintegrowaliśmy większość popularnych banków. Widzicie je Państwo na ekranie. Za moment zaprezentujemy import wyciągu z jednego spośród tych banków, a mianowicie PKO. Otrzymujecie Państwo z banku plik elektroniczny, to jest wyciąg bankowy w formie elektronicznej, w tak zwanym standardzie MT940. Pliku tym opracowanym przez bank dla posiadacza rachunku bankowego. Zapisane są operacje pieniężne, uznające oraz obciążające rachunek w danym okresie, tak jak w standardowym wyciągu bankowym w formie papierowej. Ten plik należy zapisać na swoim komputerze. Ja zapisałam go na dyskurce w tym miejscu. Widzicie Państwo kilka plików z różnych banków, plików elektronicznych w standardzie MT940. Otworzę jeden z nich. To są zapisy, dokonane przez bank. Być może one dla Państwa są nieczytelne, ale tu właśnie znajdują się zapisy operacji, jakie wystąpiły w danym okresie na konkretnym rachunku bankowym. To znaczy, tutaj mamy numer rachunku bankowego. Zamykam ten wyciąg. My go będziemy importować i zapisywać z poziomu programu. Proces importu wyciągu bankowego do ksiąg handlowych zaczynamy od uruchomienia ikony księgowania. Następnie wybieramy dziennik, w którym księgowane są wyciągi bankowe, dodaj, rozpoczynamy proces importu. Tutaj należy wybrać typ dokumentu wyciąg bankowy, natomiast plik, który Państwu pokazywałam, zapisany wcześniej na dysku, wybieram w polu numer własny dokumentu poprzez naciśnięcie dwóch strzałek, wskazuję ten plik. Aby zostały zidentyfikowane wszystkie operacje pieniężne zapisane w wyciągu bankowym, należy zapisać konto rachunku bankowego z zakładowego planu kont oraz dla poszczególnych operacji wybrać i zapisać konto przeciwstawne do konta rachunku bankowego. Poprzez wybór przycisku popraw, mamy tutaj, widzimy, numer rachunku bankowego. Konto rachunku bankowego zapisuję numer konta z zakładowego planu kont, to znaczy numer konta rachunku bieżącego. U mnie to jest konto 131 oraz polu konto techniczne przeciwstawne. Zapisuję numer konta technicznego wcześniej dopisanego do zakładowego planu kont. W moim planie kont jest to konto 990. Zapisz. Identyfikacja operacji, mamy zapisane różne rodzaje operacji, jakie mogą wystąpić na wyciągu bankowym. Dla tych operacji musimy przypisać konto przeciwstawne do konta rachunku bieżącego 131. Dla przykładu, na operacja rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu VAT. Ja wybrałam z zakładowego planu kont konto numer 224. Ten wybór wykonujemy poprzez naciśnięcie przycisku popraw. Opis operacji rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu VAT. Konto 224. Enter. Wybieram z zakładowego planu kont to właśnie konto. 224 rozrachunek z urzędem skarbowym z tytułu VAT. Zapisz. Operację księgować po stronie. Mam wybraną opcję zależnie od operacji. Jeżeli dane tej operacji wiemy, że jest
następuje tylko i wyłącznie księgowanie na koncie przeciwstawnym do konta 131, czyli do rachunku bieżącego. Tylko po kredycie lub po debacie można to zaznaczyć, ale można zostać doraźnie to teraz. Rozliczenia, to akurat ta operacja to są rozliczenia z urzędem skarbowym, dlatego mamy zaznaczone umowę skarbową. Zapisz. Wybierz. Gdyby tutaj zaimportowany plik elektroniczny otrzymany z banku, czyli wyciąg bankowy. Należy zwrócić uwagę na datę dokumentu. Data dokumentu w moim przypadku 31 października 2016 roku to jest data zapisana w pliku elektronicznym wyciągu bankowym. Tak samo numer własny dokumentu. Numer 8 to jest numer wyciągu bankowego, również zaimportowany z wyciągu elektronicznego. Tą operację mamy zapisane po właściwej stronie konta 131, czyli bieżący rachunek bankowy, odpowiednie kwoty występujące w rachunku w wyciągu bankowym. Po właściwej stronie konta, to znaczy po takiej stronie konta rachunku bieżącego, jaka jest zapisana w pliku elektronicznym. Tak dla przykładu, operacja numer 1 po stronie kredytowej mamy zapis na kwotę 125 zł. Ja wiem, że to są odsetki, natomiast program zapisał po właściwej stronie konta numer konta 131 tę operację, następnie ją zidentyfikował, a następnie przypisał konto przeciwstawne dla tego operacji. U mnie konto przeciwstawne, czyli w dodacie jest zapis na koncie 756002, to znaczy na takim koncie, które wcześniej zapisałam w operacje bankowe. Opis dekretu, to jest pole, zapisy z tego pola, w tym polu są ściągane, importowane z wyciągu elektronicznego bankowego. Tutaj jest puste pole, widocznie nie było tam opisu, ale możemy to pole edytować i poprawić. Enter. Opis, ja wiem, że to są odsetki. Zapisz. I mamy kompletną operację numer 1. To, w jaki sposób zostanie zaimportowany wyciąg bankowy, to, czy wszystkie operacje zostaną zidentyfikowane właściwie, tak naprawdę to zależy od konkretnego banku, od rozwiązań, jakie stosuje konkretny bank, z którym Państwo pracujecie. Od ilości operacji, jakie ten bank opisuje. Tak dla przykładu, mamy tutaj operację numer 3, która rzeczywiście został wykonany w niej zapis po właściwej stronie konta, czyli po debecie, na koncie rachunku bieżącego 131 w kwocie 2560, natomiast jako konto przeciwstawne zostało wybrane konto techniczne 999, co oznacza, że program nie zidentyfikował, ponieważ to nie było zapisane, tego typu operacji nie zapisał bank w swojej specyfikacji. W związku z tym program nie był w stanie zidentyfikować konkretnej operacji, a w konsekwencji przypisać do konta 131 konta przeciwstawnego. Wybrał konto 999 techniczne. Gdybym ja wcześniej nie zadekretowała tego konta 999, to pole to byłoby puste. Nie można byłoby zapisać całego tego wyciągu. Tutaj jest na moim przykładzie jest kilka operacji, 8. Natomiast Państwo najczęściej będziecie mieć tych operacji na jednym wyciągu kilkadziesiąt, być może kilkaset. No i z takimi pustymi polami, ponieważ zapis musi być każdej operacji po dwóch stronach różnych kont, tak, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, czyli nie może być tutaj pustego pola, no nie byłby, program nie zapisałby tego całego dokumentu. Dlatego właśnie istnieje potrzeba doraźnie zastosowania konta 900-tysięcznego. Taki wyciąg bankowy przed
Wyjaśnienie, bo to jest neoperacja z klientem, możemy za już zapisać. Zapisujemy do wypora. To jest ten wyciąg. Następnie poprzez wybór przycisku popraw, po wyjaśnieniu odpowiednich operacji, tego dotyka, wybieramy, edytujemy wyciąg. Ustawiamy się na polu, które chcemy zmienić, czyli akurat to jest dla operacji numer 3. Chcę przypisać kompo przeciwstawne do kompo 131. Enter. Wybieram z zakładowego planu kont odpowiednie kompo przeciwstawne do tej operacji, ponieważ jak widzimy, to jest, mamy księgowanie po debecie na rachunku bieżącym, w związku z tym to jest wpływ pieniędzy na rachunek bieżący, a więc prawdopodobnie jest to zapłata za fakturę sprzedażową. Jako konto przeciwstawne muszę wybrać konto kredytowe kontrahenta, odbiorcę. U mnie to jest konto 201, wybieram konto 201.001. Czyli rozrachunki z odbiorcami krajowymi z tytułu dostaw do 12 miesięcy zapisz. Wybieram tego kontrahenta, to jest MAGO, wybierz, zapisz. I tutaj mamy już kompletny zapis operacji numer 3. To znaczy za fakturę wpłynęła na konto 131 kwota 2560 od kontrahenta numer 4, to już jest analityka. I program sam wybrał konta analityczne. Możemy taki kompletny wyciąg wypełniony zapisać. Możemy go teraz w tym momencie zapisać do wypora, bądź już bezpośrednio zaksięgować. Ja go zapiszę na razie. I tutaj zakończyliśmy na tym wyciągu bankowego w formacie MP940. Wyższą funkcjonalność mogą Państwo testować przez 30 dni. Poszczegóły ponownie zapraszamy do ciągu płatnego.